Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twoim Kanjo, ponieważ dzisiaj dostałem do testu święty graal każdego JDM-iarza i fana japońskiej motoryzacji. I na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że gadam kompletne głupoty, bo to wygląda jak jakieś nudne kombi dla mamy, która ma dwójkę dzieci i wozi je na zajęcia sportowe. Ale to wcale nie jest tak, ponieważ to jest Honda Civic Shuttle 4WD. Już Wam tłumaczę, dlaczego to jest fajne. Ja nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. Max Verstappen. Chłopaki z Hondy w tym wozie osiągnęli absolutną genialne. To jak go-kart. To jest jakość. Aż zaplułem kierownicę z wrażenia i zapalił się check engine, także... Każdy, kto ma więcej niż dwie szare komórki, czyli ja od niedawna, wie, że Japończycy mieli bardzo specyficzne podejście do motoryzacji, inne trochę niż europejskie, i potrafili jednocześnie zżynać, ale też wymyślać coś własnego, innego, lepszego i naprawdę dopracowanego. I tak było w przypadku właśnie Civica 4, bo przypomnę Wam, opowiadałem to już w odcinku z Hondą Civic 4 zwykłą hatchbackiem, że to była świetna koncepcja. Proste, tanie auto, które jednocześnie świetnie się prowadziło i powodowało uśmiech na twarzy kierowcy, ale do tego oni zaprojektowali coś jeszcze, bo to jest Honda Civic 4 Shuttle, czyli kombiak, i ona różni się bardzo od zwykłej czwóreczki. Czwórka to był ogólnie bardzo udany samochód, a przy okazji Bizancjum, jeśli chodzi o liczbę modelu i modelów. Nie umiem mówić po polsku, nieważne. Chodzi o to, że chłopaki z Japonii, robiąc wóz, który pozornie był prosty, zwykły i wydawałoby się, że niespecjalnie ciekawy, zrobili tak naprawdę cztery oddzielne samochody. Ponieważ hatchback jest inny niż sedan, sedan jest inny niż coupé, czyli CRX, które obecnie jest samochodem kultowym, a shuttle też jest jeszcze inny, ma inną płytę nawet podłogową, ma inne nadwozie. To wszystko było projektowane oddzielnie. Oni tak bardzo się postarali. I postarali się też, wprowadzając napęd. Właśnie ten napęd, który wyróżnia tę wersję, i dlatego w ogóle wziąłem to do testów. Ponieważ jest to real-time four-wheel drive. Coś, co w dzisiejszych czasach jest już standardem, ale jak na lata 80. i wczesne 90. w tanim samochodzie, to było coś, czego nie miał praktycznie nikt. I już Wam tłumaczę, dlaczego to było tak ciekawe. Otóż na czym polega Real-Time 4WD? Nie wiem. Real-Time 4WD w Hondzie polega na tym, że może wiecie, zakładam, że wiecie, jak nie wiecie, to jesteście debilami, nic nie wiecie o motoryzacji i znowu obrażam widzów i potem mnie nie będą lubić. Honda Civic 4, napęd na przód, tak? Ale to nie jest Civic z napędem tylko na przód, ponieważ tu ona jak sobie standardowo jedzie po drodze, no to jedziesz sobie, masz napęd na przód. Ale kiedy wjedziesz w śnieg, w piasek, w gówno, to dzieje się magia, ponieważ dołącza się tylny napęd. I teraz jak to działa? W czasach lat 80. i wczesnych 90. poza samochodami sportowymi istniały po prostu stałe napędy na 4, ewentualnie terenówkowe napędy na 4, polegające na tym, że się ten napęd ręcznie dołączało. Tutaj natomiast jest coś, co można by porównać do współczesnego Torsena i temu podobnych, czyli kiedy z przodu pojawi się uślizg, sprzęgło wiskotyczne przy centralnym dyferencjale dołącza nam jeszcze tylny napęd. Czyli ten samochód, kiedy jedzie zwyczajnie po drodze, to oszczędza paliwo, bo ma napęd tylko na przód. Natomiast kiedy jest potrzebna dodatkowa trakcja, sam sobie ją dołącza. Genialne. I w sumie wówczas przełomowe dlatego, że przeciętny samochód, który miał tego typu napęd, czyli na przykład Porsche, jeśli dobrze pamiętam, 959, kosztował tak mniej więcej 30 razy tyle, co ten Civic. To był wóz z napędem na 4, na którym mogła sobie pozwolić normalna rodzina z kraju zachodniego, no bo w PRL-u to nie bardzo. I pod tym kątem Japończycy, robiąc coś niby zwykłego, zrobili coś niezwykłego. Ważną informacją jest to, że Civic Shuttle powstawał dłużej niż pozostałe Civiki, bo aż do 96 roku, bo był tak dobry. A wiecie, co jest jeszcze tak dobre jak Civic Shuttle? Jest to jedynie słuszna porównywarka ubezpieczeń OC i AC, którą macie w opisie. Jeśli chcecie sobie kupić ubezpieczenie, wejdźcie, sprawdźcie oferty różnych ubezpieczycieli. Duże szanse, że będzie tanio, bo macie tam 100 zł cashbacku, czyli zwrotu kasy. I jak skorzystacie, dostaniecie link polecający, który jak wyślecie, ktoś skorzysta, też znowu dostajecie 100 zł. Także jedynie słuszne mubi pyly w serduszku i w linku w opisie. Lecimy dalej z odcinkiem. O ile napęd był niezwykły, o tyle to, jak zaprojektowano ten samochód, już było absolutnie i kompletnie zwykłe,
nudne, a wręcz zaryzykowałbym twierdzenie, że po prostu brzydkie, bo zostawili ten niski, mały, pseudosportowy przód, który na przykład występuje w hatchbacku, który zajmuje mało miejsca, a potem zrobili taką wielką bulwę z tyłu, totalnie przeszkloną, która wygląda jak akwarium albo, nie wiem, bus lub autobus. To po prostu wygląda źle. Na szczęście tył też jest kompletnie nijaki. Piątka z kategorii stylistyka, ale to pasuje do japońskiej filozofii tworzenia aut, bo oni jakoś niespecjalnie kiedykolwiek celowali w samochody piękne. Oni celowali w samochody praktyczne, więc w efekcie kupujesz mały wóz, a w środku masz więcej miejsca niż w wielu europejskich dużych autach, bo dach jest wysoko, wsiada się jak dla starego dziada na krzesełko. Żyć nie umierać. Jeśli chodzi o pojazd praktyczny, wóz idealny, co zresztą zgadza się z tym konkretnym egzemplarzem, ponieważ to jest Salon Polska. Co ciekawe, zakupiony razem z iloma innymi egzemplarzami przez Polkomtel, do obsługi różnego rodzaju rzeczy po prostu serwisowej. Bo to był po prostu praktyczny wóz, który radził sobie, nie wiem, z naprawianiem jakichś słupów radiowych czy innych temu podobnych rzeczy. Jeśli chodzi o jakieś drobne detale stylistyczne, to piękne jest to, że jak już kupiłeś sobie tego Civica, to żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest zwykły shuttle, tylko że ty masz ten lepszy shuttle, to są te piękne czasy, dostawałeś tutaj napis Real Time 4WD na listwie. Z tyłu dostawałeś też napis Civic Shuttle i tam jeszcze, że 4WD 16i, a nawet na szybie miałeś napis, że masz 16 zaworów. To jest w ogóle doskonałe. Już jakby w latach 90. i 80. i 70. samochody sprzedawało się techniką i technologią. Tym, że one mają jakieś ciekawe rozwiązania, a nie tym, że są lifestyle'owe. Teraz jakbyś komuś powiedział, ile twój samochód ma zaworów, albo miałbyś napis z tyłu, ile ma zaworów, to nikt by nie rozumiał, o co chodzi. I wszyscy mają to w sumie głęboko w dupie. No i ostatni detal stylistyczny, delikatnie zmodyfikowany, chociaż znany chociaż od nas z firmy twierdzi, że w 1.6 były podwójne wydechy, no więc jest podwójny wydech w potężnym 1.6 110 koni. Także może i wyglądasz, jakbyś wiózł dzieci do przedszkola, ale za to sportowo. Ale okej, skoro już zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda z zewnątrz, to przejdźmy do środka, ponieważ środek jest równie ważnym elementem samochodu użytkowego, jakim jest Honda Civic Shuttle 4WD. Jak wsiądziemy sobie do wnętrza Hondy Civic Shuttle, to nie odkryjemy niczego, co byłoby fascynujące, ale odkryjemy wóz podyktowany w pełni tym, żeby miał sens. To jest właśnie to, co umieją robić Japończycy najlepiej. Bo to, na co tutaj patrzymy, nawet nie jest specjalnie ładne. Ta deska ma jakiś projekt, ale on nie jest ciekawy. Są tu jakieś elementy stylistyczne w postaci tych przetłoczeń na desce, ale to, umówmy się, to nie jest coś, po co się kupowało Civica Shuttle. Go się kupowało po to, że on miał mieć sens, on miał być użyteczny, on miał się przydawać i pod tym kątem jest naprawdę dobrze, ponieważ cała obsługa tego auta jest naprawdę przemyślana, bo tutaj mamy awaryjne, tu mamy przyciski od podgrzewania tylnej szyby, od świateł przeciwmgielnych, tutaj mamy sterowanie nawiewami, radio, wszystko jest z sensem i pod ręką. Na zasadzie jakby sam bym to umieścił tutaj, gdybym myślał o tym, gdzie chciałbym to mieć w aucie. Tak samo zegary, nic specjalnie ciekawego, ale czytelne. Kierownica nie za duża, dobrze leży w rękach. Na środku oczywiście to są te czasy. Mamy znaczek Hondy i to 4WD było tak ważne, że oni to 4WD pierdolnęli ci na kierownicy, żebyś pamiętał, że masz Real Time 4-Wheel Drive, także jakby żebyś czuł się prestiżowo. I dalej z ciekawostek, to jest to, że pomimo tego, że to jest wóz z Polkomtelu, czyli flotówka tak naprawdę, to on jest bardzo dobrze wyposażony. Dla hondziarzy to jest coś wybitnego, to co tutaj się dzieje, ponieważ mamy, uwaga, elektryczne wszystkie szyby, mamy elektryczne lusterka, brakuje tak naprawdę tylko klimatyzacji. Ciekawostka jest też taka, że widać, że mimo wszystko te wozy były kierowane przede wszystkim na północną Amerykę, na Stany Zjednoczone, bo mamy, zobaczcie, podpis Mirror na elektrycznych lusterkach, podpis Coin na schowku na monety, który w sumie nie wiem, czy jest na monety, ale jest schowkiem na coś. I mamy też podpisy LR, jeśli chodzi o przełączniki od
szyb elektrycznych, które zresztą te przełączniki akurat są bardzo amerykańskie. Tak wyglądały w ten sposób dokładnie w większości samochodów amerykańskich produkowanych w Stanach Zjednoczonych. To nie jest rozwiązanie absolutnie europejskie, nawet powiedziałem, że nie do końca jest to rozwiązanie japońskie. A skoro mowa o tym, co jest przemyślane, to pokazałem wam już ten schowek po lewej. Tutaj ta półeczka na desce wyjątkowo, bo to się rzadko w ogóle zdarza w samochodach. Ja nie wiem, jak to jest, że projektanci jak robią te deski i robią te półeczki na desce rozdzielczej, to zawsze robią je tak, żeby rzeczy stamtąd wypadały. Tutaj, jak sobie coś położę, to faktycznie się blokuje i dopóki nie zacznę robić prawdziwego kanjo, to będzie się tam trzymać. Poza tym mamy tu jeszcze schowek jeden duży, ale to nie widzieliście tego. To jest jeszcze kolejny schowek, uwaga, tutaj pod siedzeniem pasażera, który jest w ogóle wyjmowalny i teraz nie mogę go wsadzić. Zobaczcie, nawet nie skrzypi konsola środkowa po tylu latach i 300 tysiącach przebiegu. I wreszcie wykorzystanie takiego brzydko wyglądającego plastiku, takiej chropowatej wykładziny do podłogi na siedzeniach sprawia, że po 300 tysiącach to auto jakby było widocznie szanowane, ale jest po prostu prawie kompletnie niezużyte. I to jest to, o co Japończykom chodziło. Niezawodność, sensowność rozwiązań. A na koniec jeszcze, patrzcie ile tu jest miejsca nad głową moją. Naprawdę dużo miejsca w środku, siedzenie emeryckie na krzesełku, czyli wygodnie. Jakby jedyne, czego się przypierdolić, to, że tu jest nieciekawie w środku, tylko że nikt nie projektował tego wozu po to, żeby było ciekawie, bo ciekawy jest w technice, co zapowiada nam już wybierak odbiegów. Zwróćcie uwagę, że poza zwykłym 1, 2, 3, 4, 5 i wstecznym mamy jeszcze bieg SL, ale to pod maską wam wytłumaczę, o co z tym chodzi. Otworzyliśmy maskę, a to oznacza, że zaraz z lasu mogą wybiec hondziarze, podając kod silnika, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak hondziarz jest w pobliżu i widzi Civica, to od razu zaczyna mówić kodem. Jakieś D2137, B18, 14, 17. No ale skoro już jesteśmy przy tej wspaniałej technice hondowej, obraziliśmy już hondziarzy, to jest silnik 110 koni SOHC, czyli z pojedynczym wałkiem rozrządu w głowicy. Nie ma Witeka, więc połowa hondziarzy właśnie w tej chwili wyłącza ten film. Ale za to dzięki temu się nie psuje. Jest mega wytrzymały i nie bierze oleju, bo te wszystkie Witeki biorą olej, a ten nie bierze oleju. Co jest jeszcze piękniejsze, jest utrzymany w oryginale, bo to co tutaj powiedział nasz naczelny hondziarz, że nie ma parówy i ma jakiś tam tłumik, to jest to, że nikt nie modyfikował dolotu, jest oryginalny dolot. Dalej, co tu jest jeszcze ciekawego? Otóż jest Programmed Fuel Injection, co w dużym skrócie dla cywilizowanych ludzi oznacza, że mamy tutaj do czynienia już z wtryskiem wielopunktowym, a nie z Throttle Body Injection, czyli jednopunktowym. Rozwiązanie nowoczesne zwłaszcza jak na przełom lat 80. i 90., zwłaszcza, że istniał tu już taki bardzo wstępny system diagnozy, ponieważ tam pod nogami pasażera znajduje się komputerek, jednostka sterująca tym wtryskiem, która może wam wybłyskać błędy. Tyle razy, ile błyśnie dioda, taki jest błąd, taki jest problem z silnikiem. Także jak się pojawi check engine, da się nawet ustalić, dlaczego ten check engine się w ogóle pojawił. A skoro mówimy dalej o technikaliach, tu jest bardzo specyficzna skrzynia, no bo w końcu napęd 4WD. Tam pod maską znajdziecie taką wklejkę. Ta wklejka opisuje, jak odłączyć napęd 4WD, ponieważ gdyby były jakieś problemy z tym napędem, to można go wajchą, tutaj jest to opisane, odłączyć, żeby wóz jeździł tylko z napędem na przód. Co jeszcze ciekawsze, ta skrzynia jest sześciobiegowa, ale ostatni bieg to jest piątka. To mogliście zobaczyć we wnętrzu, ponieważ ta skrzynia ma jeszcze taki dziwny wymysł, pół jedynkę. To jest SL, to jest taki bieg do ruszania, nie wiem, w śniegu jak się zakopiecie, w błocie jak się zakopiecie. Taki jakby reduktor, ale tylko w jednym biegu. Dziwne rozwiązanie, nie przyjęło się. Czemu się nie przyjęło? Nie wiem, choć się domyślam, może dlatego, że nie miało sensu. Dalej, jeśli byśmy się przyglądali temu, jak to jest skonstruowane technicznie, no to tam sobie idzie wał napędowy i gdzieś tutaj na środku znajduje się to sprzęgło wiskotyczne. Z tyłu jest most i co jest ciekawe, to nie jest sztywny most, tam też są półosie. Także zaawansowane bardzo rozwiązanie. Kolejna ciekawostka, oglądałem test z epoki tego wozu i co ciekawe, w Ameryce przynajmniej sprzedawano je już na oponach wielosezonowych. Z góry zakładano, że te wozy będą jeździć w rejonach, gdzie jest śnieg, gdzie jest błoto,
gdzie są trudne warunki atmosferyczne, bo do tego te wozy były dedykowane. A przy okazji mało paliły. I do tego się nie psuły. Ten wóz ma 300 tysięcy przebiegu, pewnie się nie domyśliliście po tym, jak wygląda i jeździ. Ja też się nie domyśliłem. Musiałem spojrzeć na zegary i takie... Może w Polkomtelu go do przodu kręcili, kurwa, żeby paliwo kraść, bo ja nie wiem, jakim cudem wóz po 300 tysiącach może tak dobrze wyglądać. To jest jakość. To nie te wasze wypierdziane W124 z dziurami w siedzeniach, ale W124 niezniszczalne. Honda zawstydza te wasze obsrane Mercedesy. Dobrze, że kiedy to puszczam, nie jestem w Polsce, bo mnie nie znajdziecie i nie dojedziecie, mercedesiarze, bo ja znam te wasze grupy przestępcze. Ja wiem, że będziecie dzwonić na mój telefon w BMW, którego nie mam. Dobrze, zamknijmy tę maskę i pójdziemy się przejechać, ponieważ z tym wozem jest tak, że jak na niego patrzysz z zewnątrz, to wydaje ci się, że będzie absolutnie nudno, beznadziejnie i będziesz się czuł, jakbyś miał przeciętne cele w życiu, a potem wbijasz jedynkę, naciskasz gaz i budzi się w tobie tuturu Max Verstappen. Nie umiem śpiewać. Skończmy to ujęcie. Zaczynamy przejażdżkę Hondą Civic Shuttle 4WD. I wsiadając tutaj, ruszając, miałem takie dziwne uczucie, bo siedzi się tu jak na krzesełku, jak w takim prawdziwym, rasowym babciowozie. Tylko że jak już ruszymy i dociśniemy ten gaz lekko mocniej, to okazuje się, że ten wóz chce przyspieszać, on ma moc, on w ogóle nie jedzie jak babciowóz. Co więcej, wchodzimy w zakręt i on jedzie jak gokart. Ja nie wiem w ogóle, o co tu chodzi, to nie powinno w ten sposób działać. To przecież samochód do podwożenia dzieci do przedszkola, a tu się nagle okazuje, że on dobrze jeździ i dobrze skręca. No ale rozwiązanie jest proste, to jest świetne zawieszenie Hondy Civic 4. Że to się po prostu prowadzi jak gokart. Prowadzisz przeszklonego Toy-Toya, który myślisz sobie, no, będzie się jeździło tak, że moja babcia, gdyby żyła, to by była niesamowicie zadowolona. Po czym okazuje się, że ta babcia musiałaby zostać rajdowcem, ponieważ to się prowadzi jak gokart. Jakimś cudem oni podtrzymali to, co już było w hatchbacku i w CRX-ie, że ten wóz świetnie słucha się kierowcy. Naprawdę dobrze. Tutaj w zakrętach przed chwilą byłem. Naprawdę dobrze to się trzymało. Co więcej, przy tym wszystkim ma jeszcze bardzo responsywny układ kierowniczy, precyzyjny i pomimo tego, że prowadzi się jak gokart, to jak wjeżdżam na nierówności, to nie jest tak, że zaraz stracę kręgosłup, zęby i będę walił głową w podsufitkę, choć jest ona bardzo daleko, tylko ten wóz nadal te nierówności wybiera. Jakby chłopaki z Hondy w tym wozie osiągnęli absolutną doskonałość pod kątem tego, w jaki sposób zrobić zawieszenie w tanim aucie. To jest w ogóle niesamowite, że to było dość tanie auto. Jak im się to udało osiągnąć? Nie wiem, może dopłacali do każdego samochodu. Aż zaplułem kierownicę z wrażenia i zapalił się check engine. Także, tak żeby nie było tak do końca miło i fajnie. Ale właśnie, jak mówimy o tym, że nie do końca miło i fajnie, no to pozycja za kierownicą typu krzesełko jest spoko na krótkie dystanse i do wsiadania. Natomiast na trasę to wyprofilowanie oparcia tego siedzenia jest takie, że to ono zapewnia takie wsparcie mniej więcej do wysokości połowy moich pleców. I ogólnie podejrzewam, że miałbym dość przy dłuższej trasie. A to nie jest jedyna wada, bo druga wada to jest wybieranie biegów, o którym wam zaraz powiem, tylko zawrócę. Otóż, naczelny problem to jest wybierak biegów, który w ogóle, to oczywiście nie jest to może mieszanie kijem w wiadrze z łajnem, jak to lubię mówić, ale te biegi tak wchodzą tak dziadosko, tak nieprecyzyjnie, także nie do końca wiesz, co ty w ogóle wbijasz, że jest jakiś luz na tym wybieraku. Podejrzewałem, że jest to kwestia tej dziwnej skrzyni, ale to jest taka łyżka dziegciu w beczce miodu, że chciałbyś dać kurwie miodu, ale wbijasz to sprzęgło, jest takie kurwa, dobra, jest 3 i mogę wyprzedzić rowerzystę, bo mam bardzo szybką Hondę, 4 i proszę bardzo, wyprzedziłem rowerzystę, kill jest kill, pozdrawiam. Jakby tutaj odhaczamy, wyprzedzony. I patrz, jest 60. Ja redukuję ten bieg i to taki, kurwa, mam wrażenie, jakby chciało się urwać.
Nie można tak robić. Też w teście, który oglądałem, tym starym mówili, że sprzęgło jest jakieś takie 0,1 i że się do dupy rusza. Nie wiem, o co im chodzi. Bo jak na razie na asfalcie tego aż tak bardzo nie czuję, a po prostu jeżdżę gruzami i w gruzach zazwyczaj to sprzęgło jest takie 0,1. Sprawdzimy za chwilę na piasku. Podsumowując, to najlepszym określeniem dla Hondy Civic Shuttle 4WD było coś, czego używało FSO, reklamując swoje auta na eksport. Przepraszam, tylko muszę zrobić podwójny kill. Ale teraz go zrobiłem. Siu, siu. Cyk. 3 kile w czasie jednego nagrania. Jedziemy dalej, tylko to jest jakiś kurwa peleton. Mój Boże! No i, no i tak to właśnie... Ale, ale obcisłych gaci jechać jedzie. Boże. Kurwa, Tour de France pierdolone. 4, dziękuję. To też się liczy. 5-6. 100 gisiana to też jest kill. Tu nawet nie policzę, ile to jest kili, ale wyprzedziłem 100 gisiana. Z 30 stogów siana. Taki stóg siana może się toczyć, więc jakby jak się coś jest obrotowe i może się toczyć, to można to wyprzedzić. Dobrze, podsumowując, poza tym, że oczywiście obudziły się we mnie jakieś głupie, dzikie żądze, jak to zawsze, kiedy jadę Honda Civic. Honda Civic to, jak już mówiłem, znaczy Honda Civic to do niej najlepiej pasuje określenie, którego używało FSO do reklamowania się, czyli no nonsense car. To jest jakby wóz, który nie ma niczego bez sensu. Tu nie ma żadnych fajerwerków, wodotrysków, ale jest tak. Dużo miejsca, duża przestrzeń ładunkowa, dużo miejsca w środku, niskie spalanie, niezawodność i jeszcze do tego napęd zrobiony tak, żeby można było bez problemu ruszać na sypkiej nawierzchni, w błocie, w śniegu, co zresztą zaraz spróbujemy zrobić. Mam nadzieję, że właściciel się nie obrazi za to, że będę w piasku ruszał w sposób brutalny. Także wykręcimy sobie tutaj, tu jest kawałek piasku. No niestety nie zerwało przyczepności. Bardzo się starałem. Może jest za mało mocy, a teraz sobie przetestujemy, znaczy niestety nie zerwało, bo to jest cztery napęd. A teraz sobie przetestujemy bieg specjalny, pół jedynkę. Faktycznie sprzęgło załączyło się prawie od razu. I czy to się czymś różni od jedynki? Nie wiem, bo jakby jedziemy, osiągnęliśmy nawet jakąś prędkość. I teraz patrzcie, i teraz dopiero przełączam na zwykłą jedynkę i jedziemy szybciej. Działa. Bieg terenowy, proszę Państwa, w Hondzie Civic. To jest życie. Tak trzeba żyć. No, nie dziwię się w sumie, że to zostało usunięte, bo przypominam, że ten wóz praktycznie nie ma żadnego prześwitu. Więc po co bieg terenowy w czymś, co nie ma prześwitu? Trudno powiedzieć. Myślę, że klienci też nie umieli odpowiedzieć na to pytanie i dlatego ten element wycofano. Podsumowując, fajny, interesujący wóz, ale taki, którego ja bym sobie nie kupił, bo nie jestem fanem Japonii, po prostu. I jakby nie mam zamiaru się dalej tłumaczyć z tego. To tyle na dzisiaj w tym odcinku i przypominam, że na Instagramie możecie śledzić, co się tam u mnie dzieje podczas wyprawy przez Stany Zjednoczone i ogólnie przez Amerykę Północną. No i pamiętajcie o MubiPyle, jedynie słusznym, w którym macie w opisie linka. Na razie, elo, siema, 3, 2, 1, 0. Max Verstappen.